Loża Radiowa. A z Lożą Radiową przypomnijmy, gościmy dziś na Politechnice Opolskiej, gdzie odbywa się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Społeczeństwo Internetów a Kultura Globalna. A są już z nami nasi pierwsi goście. Witamy serdecznie organizatorkę tejże konferencji, profesor Marię Kalczyńską. Dzień dobry. Witam Państwa, dzień dobry. A także są z nami przedstawicielki młodego pokolenia, których głos na tej konferencji jest szczególnie ważny. To przedstawicielki Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu, Agata Krasek i Magdalena Szewczyk. Dzień dobry, dziewczyny. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani profesor, skąd taki pomysł, żeby podczas jednej konferencji zgromadzić naukowców, którzy żyją z prowadzenia badań i tych młodych ludzi, którzy dopiero są na początku być może swojej ścieżki naukowej? No, szanowni Państwo, już ta konferencja ma swoją taką wieloletnią tradycję. Zaczęliśmy w 2013 roku, kiedy pokazał się ten wielki taki ruch społeczny w kontekście ACTA. Wtedy wiele takich młodych osób z mojego okręgu i także i studentów, bo pracuję na Politechnice, no wiemy, był ten bunt społeczny, trzeba było jakoś wytłumaczyć, opowiedzieć, na czym to polega. Wiele osób nie miało w ogóle pojęcia, na czym właśnie polega ten cały proces wprowadzania ACTA. No i tak się złożyło, że wtedy zainicjowaliśmy właśnie u nas na Politechnice tego typu spotkanie. Przyjechało wiele osób z całej Polski, byli także i z zagranicy. Z tego cyklu ukazała się duża publikacja. No i tak jakoś co roku rodziły się nowe problemy, nowe tematy. Jesteśmy dziećmi tego wirtualnego świata, nie możemy od tego uciec. Właśnie dzisiaj mamy tą możliwość mówić o edukowaniu. Właściwie we wszystkich naszych tych projektach, które do tej pory realizowaliśmy, bo to był temat młodzi w internecie, był temat kościoła w internecie, ekonomii w internecie. No i przyszedł czas na edukację, chociaż tak jak mówię, ta edukacja we wszystkich tych poszczególnych naszych spotkaniach zawsze miała swoje miejsce. Zawsze byli młodzi, bo przecież oni tworzą ten świat wirtualny, oni są nadawcami, odbiorcami, oni go kreują. W ogóle no, rodzicie się chyba z takim już jakąś zdolnością surfowania po internecie. Dzisiaj ta konferencja też daje nam wiele przykładów na to, że właściwie my jesteśmy już takimi troszkę obserwatorami. Ja mówiłam, że jestem wcześniej urodzona, obserwuję jak moja wnuczka 3-letnia już potrafi gdzieś tam małym paluszkiem dotykać klawiatury i z dużym takim zainteresowaniem potrafi się posługiwać smartfonem, laptopem, więc ja tylko patrzę na to z zadziwieniem, jak ja miałam 3-latka, no to ja ledwo co potrafią ją wymówić słowo jakieś, tak? A tutaj już te nowe media wkraczają niemalże do kołysek nie tylko Polaków, ale tego społeczeństwa globalnego. Więc gdzie tylko się znajdziemy, mamy do czynienia z wirtualnym światem. Jadąc tutaj słyszałam też taką informację, że pojawia się e-poczta. Nowinka taka techniczna. No i z zaciekawieniem wysłuchałam tej informacji, na czym to będzie polegać. Wiadomo, że już te tradycyjne metody komunikacji poprzez pocztę no, właściwie odchodzą do lamusa. No i poczta wychodząc naprzeciw różnym takim zapotrzebowaniom społecznym, no nawet właśnie opracowała możliwość przesyłki korespondencji. Można sobie siedzieć w domu, wejść w określony portal społeczny i przesłać korespondencję do babci, dziadka, mamy, taty i tak dalej. Można sobie nawet zaprojektować swój znaczek, tak, ze swoim wizerunkiem czy z wizerunkiem kogoś ukochanego, kogoś bliskiego, wysłać to na określony portal. Oni to wydrukują, nakleją na kartkę tradycyjną, tak, my możemy bez właśnie wychodzenia z domu taką sobie aplikację przygotować. Więc my musimy się tego uczyć. My się uczymy właściwie od młodych. Ja teraz wiele tutaj takich różnych ciekawostek przejęłam, wynotowałam. No ja właśnie chciałam dopytać, pani profesor, jesteśmy po tej pierwszej części, po tej pierwszej sesji Pokolenie Cyfrowe to my. Tak, co, tak. Panią, nie wiem, zadziwiło? No czy może inaczej, może nie zadziwiło, a powiedziała pani tak, to jest to, o czym muszę przekazać dalej moim studentom. Tak, tak, no, ale właśnie cieszę się, że młodzi podchodzą do internetu nie bezkrytycznie.
wiele osób właśnie już zdaje sobie sprawę, że internet może być zagrożeniem, ale może być też błogosławieństwem. Tu jeden z panów właśnie o tym mówił, mam nadzieję, że też się wypowie tu na falach radia. No i widzę, że młodzi tutaj, tak jak panie, które tu siedzą, podały taką też receptę na to, co ich motywuje, tak, do pewnych działań w internecie. Właśnie motywuje was to, możecie tu zaraz to potwierdzić, ale myślę, że tak jest, że chcą, ci młode osoby chcą być kimś. Nie chcą tak bez jakoś interesownie czy bezkrytycznie przejmować pewnych danych, które się w internecie znajdują. Pokazywane tu były fotografie no, zacnych osób, które w historii zaistniały. Tu koleżanka też mówiła o takim przykładzie, gdzieś tam w internecie się, to są po prostu takie fake newsy, tak? Pokazują się informacje, a pod tą informacją jest jakiś tekst, który w ogóle nie koreluje właśnie czy z obrazem, czy z tekstem i wprowadza się bezkrytycznie uczniów czy użytkowników w błąd. Więc my musimy sobie z tego zdawać sprawę i są takie specjalne programy, które pozwolą nam właśnie rozpoznać tą prawdę czy nieprawdę, która funkcjonuje w internecie. Więc wiele jest różnych płaszczyzn do rozważań. Tu panie mówiły o grywalizacji, takiej też formie edukacji. No, ja jako nauczyciel akademicki właśnie chciałam tu podpytać, podsłuchać, w jaki sposób my możemy właśnie tak uatrakcyjnić te nasze zajęcia. Chociaż jako Politechnika mamy już dostęp do takiej interaktywnej edukacji, we wszystkich salach mamy komputery, internet. Ja też jak prowadzę zajęcia, ubarwiam to jakimiś filmikami, robimy sobie też różne takie zajęcia interaktywne, wykorzystujemy te nowe media. No ale cały czas musimy się tego uczyć, musimy podążać za tymi nowinkami, za tymi trendami. Widzę, że z roku na rok młodzież no, jest bardzo taka kreatywna w tym kierunku. Chcą też nam pewne rzeczy przekazać i stąd właśnie też jest ta idea tej konferencji, żebyśmy się wzajemnie od siebie mogli uczyć, poznawać te nowinki w edukacji. Tych różnych pomysłów jest bardzo dużo. No i z pewnością one się będą jeszcze pojawiały. Natomiast pytanie do koleżanek, które przed chwilą prezentowały swój referat, mówiąc właśnie o tej grywalizacji. Czy w waszej ocenie ten model edukacji, który wam się dzisiaj proponuje, spełnia wasze oczekiwania? No bo ja wiem, że młodzi ludzie dzisiaj mają zupełnie inny sposób percepcji świata, a szczególnie zdobywania wiedzy. To już nie jest to ślęczenie nad książkami, które my jeszcze pamiętamy. Czy rzeczywiście potrzebujecie, żeby to wszystko było kolorowe, dynamiczne? Żeby a może to, jest takie zapytanie? Może takie jest? Przede wszystkim aktualnie świat trochę przyspieszył. No można to też zauważyć, ponieważ wiadomo, że mamy teraz kulturę nanosekundy, wszystko się dzieje w czasie rzeczywistym. My jesteśmy pokoleniem milenialsów, jeszcze ostatnim pokoleniem milenialsów, dlatego też twierdzę, że no, według nas i dla nas bardziej atrakcyjne metody już nauczania to są metody przekazywania pewnych informacji przez obrazki, przez jakiś storytelling, uatrakcyjnianie faktycznie danych informacji poprzez przykładowo opowieść, czy właśnie rywalizacja. Nam już nie starcza tego typu nauka, jak na przykład zwykły wykład, z którego możemy wyciągnąć ewentualnie jakieś notatki, ponieważ nasze pokolenie cechuje się też równie tym, że wszystkim musimy wyrażać swoje poglądy, do wszystkiego musimy podejść w jakiś sposób emocjonalnie również. Czyli grywalizacja to podstawa w waszym pokoleniu? Prawdopodobnie tak. Teraz jest coraz więcej osób kinestetycznych, czyli osób, które uczą się właśnie za pomocą takich interaktywnych form, które bardzo lubią, jak jest dużo obrazków, jak jest dużo kolorów, jak coś jest dynamiczne i mogą brać czynny udział w tej nauce. Czyli samo słuchanie wykładów nauczycieli czy takiej dyskusji jest dla nich ciężkie do zapamiętania nieraz. Muszą mieć także jakieś elementy graficzne i właśnie grywalizacja jest świetnym sposobem na przekazanie informacji w taki sposób dla kinestetyków, dla wzrokowców, ale dla słuchowców także, ponieważ właśnie łączy ze sobą tą integrację, że uczniowie nie tylko widzą, słyszą te wszystkie informacje, które są im przekazywane, ale także mogą zrobić coś sami za pomocą na przykład aplikacji.
Ale to jest zarazem bardzo duże wyzwanie dla waszych nauczycieli. Muszą sprostać tym waszym oczekiwaniom. Czy są w stanie, czy są do tego przygotowani? No, tak jak stwierdziłyśmy też w naszej prezentacji, grywalizacja, no to jest, tak jak z definicji wynika, jest to wykorzystanie gier w pewnym innym procesie, przykładowo w marketingu, czy w komunikacji, czy w edukacji. Jednak tworząc tą prezentację doszliśmy do wniosku, że nie do końca chodzi faktycznie o nowe technologie, czy o zaawansowany sprzęt, który musi być wykorzystywany w edukacji, a chodzi po prostu o zmianę komunikacji tak naprawdę. Ponieważ aktualnie nauczyciele, można powiedzieć, w większości traktują uczniów z góry. Oni mają wyższe wykształcenie, mają już daną wiedzę na ten temat, a uczniowie to są osoby, które muszą się od nich uczyć. Jednak jeżeli chodzi faktycznie o grywalizację, tutaj nam chodziło wyłącznie o to, żeby wykorzystać schemat gier, który przedstawię jako tak atrakcyjne dla młodzieży, w edukacji. No, to nie jest łatwe zadanie, bo rozumiem, że chodzi wam po prostu o to, żeby komunikacja była dwukierunkowa, a nie jak dotąd jednokierunkowa, czyli nauczyciel uczeń. To także na tym polega, ale jeżeli chodzi o tą zmianę komunikacji, to wystarczy nawet zmienić parę takich typowych, klasycznych sformułowań stosowanych przez nauczycieli. To wydawanie rozkazu uczniom, zamienić na chociażby rzucanie im wyzwań albo samo stawianie propozycji, czyli nie traktowanie uczniów całkiem z góry, chociaż nauczyciele mają do tego prawo, ale właśnie starać się mówić do nich bardziej jak do ludzi równych sobie. Pani profesor, czy współczesna szkoła, czy stać ją na to, żeby to był właśnie układ partnerski? No, na naszym wydziale tak jest. To już mamy, są studia bardzo, wyższe, to już tak, są dorośli to ludzie. Są, tak, to są ludzie dorośli, to są nasi partnerzy. Często też pracujemy na zasadzie projektów, więc robimy coś razem, tworzymy tą wiedzę razem, szukamy rozwiązań razem, tak? Mamy do dyspozycji nowe media, mamy infrastrukturę też niezłą, także to nam pozwala, także zapraszamy panie do nas, będziemy wspólnie tworzyć tą nową wizję nauki polskiej. Myślę, że teraz takie trendy będą, wchodzimy w tą nową przecież reformę nauki. Będą odpowiednie środki też na różne procesy takie, które pozwolą nam komunikować się właśnie innowacyjnie, bo na to też się stawia, na te rozwiązania innowacyjne, nie tylko meritum, bo pewne zasady będziemy też wprowadzać nieco inne, bo te przestarzałe może się nie sprawdziły, może już nie są tak atrakcyjne też dla młodych ludzi, więc my to też obserwujemy, że właściwie studenci też pewne rzeczy akceptują, pewne nie. Widzimy, kto przychodzi do nas na wykłady. Dlaczego nie przychodzą? No bo jest może nieciekawie, nieatrakcyjnie. Nie angażujemy młodych ludzi. Młodzi ludzie nie mają też czasu na taką byle jakość. No chcą, niektórzy też płacą za edukację, tak? Widzimy, jak jest dobra szkoła, dobry profesor, dobry wykładowca, to nawet młodzież potrafi zapłacić za to, żeby pójść na jakiś kurs, spotkać się z jakimś właśnie wartościowym wykładowcą i to jest też dla nas duże wyzwanie, żeby sami siebie też moglibyśmy oceniać oczami studentów, tak? Oni też nas oceniają, punktują, ankietują, także my też przykładamy dużą wagę do tego, żeby się doskonalić, bo to dla nas też jest ważne, bo nie będziemy mieli studentów, jak nie będziemy właśnie podążać za tą innowacyjnością w edukacji. A z tymi młodymi ludźmi, którzy być może będą Państwa studentami za jakiś czas, będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiali. Przypominamy, że dzisiaj gościmy na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Społeczeństwo Internautów, a Kultura Globalna. Nowe media w edukacji wyzwaniem dla XXI wieku. Rozmawialiśmy z profesor Marią Kalczyńską oraz uczennicami Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu Agatą Krasek i Magdaleną Szewczyk. A do rozmowy z kolejnymi naszymi gośćmi zachęcamy Państwa już teraz. Zostańcie z Lożą Radiową. Loża Radiowa.